Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie na live w przestrzeni coachingu serca. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to ja nazywam się Magdalena Palmowska i prowadzę przestrzeń coachingu serca, w której wspieram wrażliwe kobiety w podążaniu w życiu za serduchem. Robię to już od prawie 5 lat zawodowo. Prowadzę, jak lubię mówić, swój passion biznes, w którym poprzez programy online, kursy online, warsztaty, sesje indywidualne wspieram kobiety na drodze do serducha. Hello! Do dzisiejszego live'a zainspirowała mnie karta, po którą wczoraj sięgnęłam. Karta, którą zaraz Wam pokażę. Nie jesteś dla wszystkich. To są słowa, które można znaleźć na tej karcie. Nie jesteś dla wszystkich. Zaakceptuj swoją inność. Skieruj się we właściwą dla siebie stronę. I z tym przesłaniem jest związane bardzo dużo moich wglądów i mogłabym o tym długo mówić, ale dzisiaj chciałabym się skupić na pewnej inspiracji, która właśnie dotyczy tego tematu. Takiego, po pierwsze, uświadomienia sobie głęboko w sercu, że to jest w porządku, że nie jesteśmy dla wszystkich i że nigdy nie będziemy. I że to jest w porządku, że my, każdy z nas indywidualnie, przyszedł tutaj po to, dokładnie tak jak piszesz, kochana, mądre i trudne do zaakceptowania. Każdy z nas przyszedł tutaj po to, żeby poprzez swoją indywidualną naturę kreować swoje życie na różne sposoby. Wczoraj miałam taki głęboko osadzający w moim serduchu, we wnętrzu mnie dzień. Też trudny dzień, kiedy na powierzchnię wypływały różne lęki. Hello, hello. I uświadomiłam sobie między innymi to po raz kolejny i kolejny i kolejny, że tymi, którzy mogą dać nam to przyzwolenie, żeby kreować to, co chcemy, to, co czujemy głęboko w sercu w naszym życiu, tymi, którzy mogą dać nam to pozwolenie, jesteśmy tylko i wyłącznie my sami. Nikt tego pozwolenia nam nie może dać, nikt tego pozwolenia nam nie może zabrać. Są takie książki, które zostają w serduchu, w człowieku na zawsze. I ja też mam kilka takich książek ukochanych, które pomogły mi lepiej zrozumieć siebie, które w jakimś momencie mojego życia, kiedy tego potrzebowałam, dały mi tego takiego pozytywnego wiatru w żagle. I jedną z takich książek jest Wielka Magia. Dokładnie tak, uczę się tego. Super. Wielka Magia Elizabeth Gilbert jest jedną z pozycji, która myślę powinien przeczytać ją każdy człowiek, który chce w swoim życiu podążać za sercem, realizować swoje indywidualne pragnienia, powinien sięgnąć po Wielką Magię. I dzisiaj właśnie w odniesieniu do tego, że nie jesteś dla wszystkich i ja nie jestem dla wszystkich i nikt z nas nie jest dla wszystkich i to jest w porządku i my musimy być tymi, którzy staną w swojej obronie, w cudzysłowie. W ogóle ja uważam, że w tym świecie, który przechodzi teraz mega transformację i ewolucję, zmierzamy w takim kierunku, ja tego pragnę, ja to sobie wizualizuję i w to wierzę, że tak będzie, że zmierzamy w kierunku, w którym będzie inaczej niż było w przeszłości, czyli zmierzamy do takiej świadomości kolektywnie, że my nie musimy ze sobą rywalizować. Jak o tym mówię, to porusza mnie bardzo głęboko od środka, bo cały system, cała edukacja od przedszkola, szkoła, studia, wszystko opiera się niestety na mechanizmach rywalizacji, porównywania, oceniania,
I to rani nas w środku, nasze serce, naszą duszę. Bo każdy z nas ma do dania światu coś wyjątkowego, coś nieporównywalnego z tym, co ma do dania ktokolwiek inny. I my wtłoczeni, nasze serca, nasze dusze, nasze ciała wtłoczone do systemu, gubią się. My zapominamy, kim jesteśmy. A kim jesteśmy? My jesteśmy istotami pięknymi, istotami kreatywnymi, istotami pełnymi cudów do obdarowywania świata, do po prostu cieszenia się tym życiem. I musimy sobie przypominać, bardzo głęboko w sobie, ta prawda jest, tylko my musimy ją wyciągać, wyciągać na powierzchnię, że każdy z nas, i takie mi słowa przyszły wczoraj, właśnie w tym moim dniu pełnym wyzwań wewnętrznych, ale takich właśnie też rozpoznań ważnych, każdy z nas jest snem Boga. Jak to mówię, to czuję, że to jest prawda, że to jest piękne, że to jest magiczne. Każdy z nas jest snem Boga. Ty jesteś snem Boga. Ja jestem snem Boga. Jesteś iskierką na tym planie, która przez chwilę, bo przecież nasze życie jest chwilą, przyszła tu na chwilę doświadczyć istnienia w takiej odsłonie, w takich okolicznościach, w takim świecie, w takiej przestrzeni, w takim środowisku na chwilę. Wykorzystaj tą chwilę dobrze. Wykorzystaj tą chwilę tak, żeby czuć, że żyjesz tak, jak jest w tobie zapisane, jak jest w twoim sercu głęboko zapisane, że masz żyć. Nie żyj według schematu, nie żyj według jakiejś zewnętrznej presji i uzdrawiaj to, co zostało ci w pewnym sensie zabrane gdzieś poprzez ten system. To, co zostało nam gdzieś wyrwane, ale my możemy wrócić do esencji siebie. Możemy uzdrowić właśnie, ukoić, przytulić tą magię, która jest w nas, tą wielką magię, która jest w nas i pozwolić sobie żyć pełnią w zgodzie ze swoimi magicznymi właściwościami, talentami, darami i nie porównywać się do innych. I dać sobie to pozwolenie. Ja, kurczę, mam prawo robić swoje. Dzięki. Piękne słowa. Też ważna książka, muszę do niej wrócić. Okej, i słuchajcie, i dzisiaj właśnie przeczytam wam fragment. Chyba mój ukochany rozdział. Naprawdę, są takie książki, do których po prostu od pierwszej strony czujemy, że one zostały napisane dla nas. I właśnie Wielka Magia jest jedną z tych książek. I fragment, mój ukochany, naprawdę mój ukochany, mam nadzieję, że się nie poryczę. Jestem taka mega emocjonalna, ale przeczytam wam kawałek tego ukochanego rozdziałika właśnie o twórczych uprawnieniach. Taki sposób życia, kiedy to swobodnie możesz tworzyć i badać, wymaga żarliwego poczucia, że masz do tego prawo. I liczę, że nauczysz się je kultywować. Rozumiem, że słowo uprawnienia może budzić bardzo negatywne skojarzenia, ale chciałabym je tutaj zastosować i nadać mu pozytywne znaczenie. Wiedz, że nigdy nie zrobisz nic ciekawego ze swoim życiem, jeśli nie będziesz przekonany, że masz pełne prawo przynajmniej spróbować. Twórcze uprawnienia nie oznaczają, że masz się zachowywać jak potomek rodziny królewskiej lub twierdzić, że świat jest ci to czy tamto winien. Nic podobnego. Twórcze uprawnienia to nic innego jak przekonanie, że masz prawo tutaj być. Oraz, że przez sam fakt bycia tutaj wolno ci mieć własne zdanie i wizję. Poeta David White nazywa to poczucie twórczych uprawnień, i to też jest świetne hasło, arogancją przynależności. Twórcze uprawnienia, arogancja przynależności. I twierdzi, że wręcz niezbędne jest jego kultywowanie, jeśli pragniesz wejść w bardziej ożywione interakcje z życiem. Bez tej arogancji przynależności nie będziesz zdolny do podjęcia żadnego twórczego ryzyka. Bez tego poczucia nigdy nie zmusisz się do wyjścia z dławiącej izolacji osobistego bezpieczeństwa i przekroczenia granic tego, co piękne i nieznane. Arogancja przynależności nie polega na egotyzmie czy zaabsorbowaniu sobą. Może to się wydać dziwne, ale jest wręcz odwrotnie. Ta boska siła wydostaje cię z wiążących ograniczeń, pomagając ci w ten sposób pełniej zaangażować się w życie.
bo w tym, co często uniemożliwia nam twórcze życie, jest właśnie nadmierne zaobserwowanie sobą, wątpienie w siebie, pogardzanie sobą, negatywne ocenianie samego siebie, czy przytłaczające poczucie, że przede wszystkim trzeba się chronić. Arogancja przynależności pomaga nam się wydobyć z mrocznej głębi nienawiści do samego siebie. I to nie dzięki wmawianiu sobie jestem najwspanialszy, lecz powiedzeniu po prostu jestem tutaj. Niezmiernie mnie to wzrusza, bo czuję, że to jest prawda. Jestem tutaj. Jesteś tutaj. Masz prawo tu być, mam prawo tu być w takiej odsłonie, w jakiej jestem. Z tymi pragnieniami, które mam. Myślę, że dlatego Human Design jest takim systemem, który tak bardzo mnie zafascynował i tak bardzo głęboko ze mną zarezonował, bo on pokazuje, ty jesteś niepowtarzalny, niepowtarzalna. Tak, podobnie astrologia też pokazuje nam te nasze właściwości, te nasze potencjały, ale Human Design z mojej perspektywy to jest po prostu perła. I to jest właśnie to, że masz prawo, skoro przyszłaś tu, twoja dusza pojawia się w tym wcieleniu, w tym ciele, w takiej odsłonie i masz w sobie właśnie to, pragniesz właśnie tego, podążasz, chcesz podążyć w jakimś kierunku, to cię jakby wzywa, pozwól sobie na to. Jeżeli ty sobie na to nie pozwolisz, to po prostu nic się nie wydarzy. Nic pięknego nie wykreujesz, nic pięknego się nie stanie. Więc tak jak na tej karcie, pamiętaj, że nie jesteś dla wszystkich, nie jesteś dla wszystkich i przyjmij to, zaakceptuj to, pogódź się z tym, uznaj to, przytul swoje wewnętrzne dziecko, które chciałoby, żeby wszyscy je kochali, akceptowali, szanowali, rozumieli. To się nie stanie. To się nie stanie. Jakby w pełni siebie objąć możesz tylko ty. A pamiętaj, że jesteś synem Boga. I pozwól, poczuj, zrozum, że jeżeli ty sobie na to pozwolisz, że jeżeli ty uznasz, właśnie dasz sobie te uprawnienia, dasz sobie, będziesz mieć w sobie tą arogancję przynależności, przynależności do tego świata i przynależności do siebie samego i przynależności do boskości, jeżeli ty sobie to uznasz, to nawet jeżeli pojawi się w umyśle jakiś krytyk wewnętrzny, tak, który jest to struktura umysłu, próbuje cię w jakiś sposób chronić, robi to nieudolnie, nawet jeżeli to się będzie działo, to nie ma znaczenia. Tak? Nawet jeżeli pojawi się krytyka nawet na zewnątrz, to też nie będzie dominowało Ciebie, bo będziesz coraz mocniej dawać sobie to prawo, że jestem tutaj, chcę po prostu, cokolwiek się wydarzy na zewnątrz, chcę przeżyć to życie tak, jak czuję w sercu, tak jak ja czuję w sercu. Uważam, że ten pozytywny rodzaj arogancji, wiara w swoje prawo do istnienia, w związku z tym do wyrażania siebie, to najlepsza metoda poradzenia sobie ze złośliwym monologiem wewnętrznym, który rozbrzmiewa w głowie, gdy mamy chęć coś stworzyć. Zapewne doskonale wiesz, o jakim złośliwym monologu wewnętrznym mówię. Mam na myśli złośliwy monolog, brzmiący mniej więcej tak. Co ty u diabła sobie wyobrażasz? Kim ty jesteś, żeby próbować tworzyć? Jesteś do niczego, jesteś głupi, nie masz odrobiny talentu i nie przyświeca ci żaden cel. Wracaj do swojej dziury. Należy uważać, żeby nie spędzić całego życia, potulnie odpowiadając, masz rację, naprawdę jestem głupi, do niczego, dziękuję Ci, wrócę teraz do swojej dziury. Bardzo mi zależy, żebyś prowadził ze sobą bardziej owocne i interesujące rozmowy. Na litość boską przynajmniej spróbuj się bronić. Spróbuj się bronić i stań po swojej stronie, stań za sobą murem, bądź swoim, tak jak lubię często powtarzać moim kursantkom, klientkom, bądź swoją największą cheerleaderką, bo jak nie ty, to kto? Kto? Kto ma się zakochać w tobie? Ty się musisz w sobie zakochać, żeby cokolwiek wykreować. To jest pierwszy krok, z mojej perspektywy, do życia takim stylem życia, jakiego ty w sercu pragniesz. Do robienia w swojej codzienności tego, do czego cię woła serce. Do kreowania, do tworzenia, do wyrażania siebie w sposób jedyny i niepowtarzalny, jaki jest w tobie. Możesz sobie pomagać różnymi narzędziami. Tak jak ja mówię, dla mnie na przykład Human Design bardzo pomaga, ponieważ jakby daje ci taką mapę twoich potencjałów, twoich właściwości, twoich naturalnych zasobów
I to Cię może w pewnym sensie naprowadzić, nakierować, wzmocnić, wesprzeć w tym, żeby odważnie realizować to, do czego serducho Cię woła. Także dzisiaj takie przesłanie ode mnie. Realizuj siebie w zgodzie z sercem. Daj sobie te twórcze uprawnienia. Powiedz sobie, pamiętaj, przypomnij sobie, bo każdy z nas to wie. Łyczek. Kawki. Przypomnij sobie, że jesteś naprawdę, przypomnij sobie, że jesteś snem Boga. Jesteś snem Boga. Jesteś magiczną istotą i każdy z nas jest. I nie pozwól, żeby jeszcze ten taki niski poziom świadomości, ten, który gdzieś tam systemowo jeszcze dominuje na naszej planecie, ale myślę, że to się będzie zmieniało, że widzę, że to się zmienia i to się będzie zmieniało coraz mocniej. I właśnie połącz się z tą energią, która mówi prawdę, że jesteś boską istotą, że nie jesteś zależny od systemu, że nie musisz podążać tak, jak ktokolwiek Ci mówi, że nie musisz przejmować się niczyją krytyką, że jeżeli Ty się wzniesiesz ponad to, ponad te oceny, w ogóle jeżeli ktoś Cię ocenia nieproszony, to kim jest ten człowiek, żeby Cię oceniać? To jest jego ego, to są jego blokady, to są jego traumy. Przyjmij to w taki sposób, okej, ja mam swoje serce i ufam swojemu sercu i podążam za swoim sercem. I jeżeli swoją kreacją, jeżeli ona wypływa naprawdę z mojego wnętrza, jest częścią mojej natury, jest po prostu moim naturalnym przejawem, to jest to Twoje boskie prawo, żeby za tym podążać, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ktokolwiek nawet Ciebie ocenia, to pamiętaj, że najgorsze jest Twoja ocena siebie w środku. Więc jeżeli ktoś Cię ocenia, a Ty w środku głęboko wiesz, że to nie jest prawda, to Ciebie to nie położy, nie przewróci, nie, po prostu nie zwali z nóg i będziesz mieć siłę, żeby iść dalej. Otrzepiesz się z tego dosyć szybko, nawet jeżeli będzie jakaś krytyka, nawet jeżeli po raz kolejny uświadomisz sobie, że nie jesteś dla wszystkich, bo nie jesteś dla wszystkich. Dlatego skup się na swoim wnętrzu. To jest dla nas najważniejsze. Kiedy łączy się głęboko właśnie z tym, z tą boskością w sobie, którą każdy z nas ma, kiedy mam taką intencję w swojej codzienności i robię naprawdę rzeczy, które są dla mnie dobre. Dbam o siebie, przytulam siebie, karmię siebie tak, jak jest dla mnie wartościowo, pozwalam sobie na ruch, kiedy moje ciało może się wyspacerować, czy wybiegać, czy pokaligrafować, pojogować, poczigongować. Kiedy daję sobie przestrzeń na ciszę, na medytację, na spokój wewnętrzny, kiedy daję sobie przestrzeń, żeby pisać, żeby wyrażać siebie w pisaniu, bo kocham to robić, kiedy dbam o siebie, po prostu daję sobie miłość, to przypominam sobie po raz kolejny i kolejny, że jestem snem Boga i każdy z nas jest snem Boga i mam prawo tu być i skoro mam takie powołania, to mam za nimi podążać, nawet jeżeli się boję i mam prawo się bać i to jest w porządku i to jest część tej drogi na planecie Ziemia, że my się czasami boimy, że my czasami doświadczamy właśnie tej obawy, czy ja naprawdę jestem godna, czy ja naprawdę mam robić to, co czuję, czy może jednak coś mi się wydaje, umysł może nas tak zwodzić na manowce, czy może jednak powinnam się dostosować do czegoś. Ale słuchajcie, naprawdę w tej podróży takiej do siebie przez ostatnie kilka lat i przez te prawie 5 lat pracy z kobietami w pasjobiznesie coachingu serca, ja już nie wierzę, ja już naprawdę nie wierzę, ja wiem, ja głęboko w sercu wiem, oczywiście czasem jeszcze o tym zapomnę, ale ja głęboko w sercu wiem i wracam do tego wiedzenia, do tego czucia, że jeżeli Ty stajesz za sobą murem, to świat na to odpowie, to świat z tym zarezonuje, to naprawdę na Twojej drodze zaczynają pojawiać się osoby, które są właściwe, które
doceniają Twój wkład, doceniają Twoją kreację indywidualną. I tak jak Ty doceniasz kreację różnych osób, które z Tobą rezonują, rezonują z Twoim sercem, tak są ludzie, którzy Ciebie potrzebują i Twojej kreacji. I to, co my potrzebujemy zrobić, to dać sobie te twórcze uprawnienia. Po prostu osadzić się w tej arogancji przynależności i robić swoje, i znowu robić swoje, i znowu robić swoje. Także tak, takie przesłanie na dzisiaj. Jeżeli czujesz, że to, co mówię, z Tobą rezonuje, a jeszcze w swoim życiu, w swoim doświadczeniu nie do końca podążasz w taki sposób, że albo podążasz, ale czujesz, że chcesz dostać troszeczkę wsparcia, inspiracji więcej, to ja Cię z serducha zapraszam do mojej najnowszej kreacji, czyli do szkoły kreacji sercem, do przestrzeni, którą stworzyłam dla kobiet, dla wrażliwych kobiet, które chcą podążać za swoim sercem, już nie chcą żyć w ograniczeniach umysłu, nie chcą żyć w blokadach, w systemach, chcą kreować, przejawiać się na tym planie w swojej najlepszej wersji boskości, chcą sobie na to pozwalać w pełni. Z całego serca zapraszam. Szkoła Kreacji Sercem rusza w marcu. W każdym miesiącu będziemy spotykać się na dwóch webinarach. Jeden z tych webinarów będzie właśnie w tematyce rozwoju duchowego, rozwoju wewnętrznego, rozwoju naszej kreacji, naszej zdolności do tworzenia, do kreowania. Drugi z tych webinarów będzie dotyczył Human Design. Będziemy zagłębiać się w ten system, żeby jeszcze lepiej zrozumieć swoją własną mechanikę, swój autorytet wewnętrzny, poznać swoje centra, te, które mamy otwarte, te, które mamy zdefiniowane, żeby nauczyć się z tym pracować. Trzecia rzecz, będziemy spotykać się na kręgach co miesiąc, online na Zoomie. Będziemy się wspierać, inspirować, wzmacniać w procesie realizacji naszej kreacji. Poza tym będę prowadziła dla Was medytację, będę prowadziła dla Was sesję tańca intuicyjnego i będziecie mogły korzystać też z biblioteki tych filmów, tych nagrań, tych medytacji, tych praktyk, które już stworzyłam, ponieważ w Szkole Kreacji Sercem tak długo jak jesteś uczennicą, subskrybentką w tej przestrzeni, tak długo masz dostęp do tych wszystkich materiałów, do biblioteki materiałów i możesz sięgać też po to, co Ciebie akurat w danym momencie woła, co jest Ci na dany moment potrzebne. Ale myślę, że to, że co miesiąc też spotykamy się na żywo online, jeżeli nie możesz być, to są powtórki, ale ta energia na żywo też jest zawsze inna, taka mocna i transformująca głęboko. Tyle na dzisiaj ode mnie. Szczegóły w moim biosie znajdują. Buziaki wysyłam, życzę Wam pięknego weekendu i pamiętajcie, że macie prawo robić swoje i podążać za swoim serduchem. Twórcze uprawnienia, arogancja przynależności. Przynależysz, jesteś tutaj, masz prawo tu być taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś. Masz prawo tu być. Buziaki. Pa, pa.